Szanowni Państwo, mamy sobotę. Jest to koniec tygodnia pracy dla chleba. Teraz prezentować się będzie nasza młodzież sołecka jako kolejne pokolenie, które zostanie na tej ziemi ojcowskiej. Jesteś natchnieniem naszym ziemią domowa. Uczymy się na pamięć czaru Twego słowa. Gdyby Cię nam zabrano podstępem czy siłą, zostałaby nam wiara i do Ciebie miłość. Wiążemy, wiążemy! Wiążemy snopy, aby grać. To już kolejne dożynki gminne na terenie powiatu tomaszowskiego, dzisiaj tym razem w gminie Ujazd. Dożynki to czas dziękczynienia, czas podziękowania rolnikom za trud pracy włożony przez cały rok. Trud pracy często niedocenianej. Wiemy dzisiaj, że praca rolnicza jest pracą bardzo ciężką, mało opłacalną. Dlatego władze gminne zawsze starają się uhonorować tych rolników, podziękować im. Dzisiejsze obrzędy dożynek rozpoczęły się oczywiście mszą świętą tutaj na nowym placu imienia Kościuszki, który został odnowiony z środków unijnych. Wielkie, wielkie gratulacje dla pana wójta. Potem przemarsz tutaj do tego parku, który stawiał hrabia Ostrowski. W tej chwili toczą się obrzędy tego typu, jak wyglądało dawniej koszenie zboża, jak wyglądało mucenie, jak wyglądały obrzędy po młotce. Oczywiście po tej części oficjalnej, po części dziękczynnej, gdzie po części, kiedy składa się podziękowania rolnikom, rozpocznie się część festynowa, czyli zabawa dla mieszkańców gminy Ujazd, czego wszystkim mieszkańcom życzę wspaniałej zabawy, jak i również wszystkim gościom, którzy tutaj przybyli. Panu Piotrowi Kagangiewiczowi, starostowi powiatu tomaszowskiego, kosz z darami wręczy sołectwo Dębniak. Jak co roku od kilku lat organizujemy gminne dożynki. W tym roku jest rok szczególny. Dożynki są połączone z otwarciem placu Kościuszki, z oddaniem go do użytkowania. Kultywujemy tradycję, uważamy to za słuszne pomysły. Zresztą z roku na rok ta inicjatywa się rozwija. Jest urokliwa, ładna. Warto obejrzeć. Wszystkich zapraszam na kolejne. Ujazd 5 września, niedziela, dożynki w Ujeździe, dożynki gminne w Ujeździe. I moje refleksje po obejrzeniu w sumie występów zespołów, które tam były. I powiem tak, że rzecz niezwykła, dlatego że nie były to takie bardzo tradycyjne, były to wieńce, jakieś tam drobne formułki, ale widać było, że organizatorzy dożynek w Ujeździe dali z siebie bardzo dużo, dlatego że pokazali różnego rodzaju obrzędy związane rzeczami, które powstają w czasie żniw, to znaczy ze słomą, z powrócłami, które z tej słomy powstają. I to fajnie, dlatego że byli i młodzi, którzy to pokazywali, i starzy, którzy to pokazywali. I takie te dożynki są z jednej strony tradycyjne, ale z drugiej strony nietypowe poprzez właśnie wprowadzenie takich elementów folkloru i tradycji, która była przed wiekami na polskiej wsi. Także te dożynki ujeździe odstają troszeczkę, ale odstają na plus, jeśli chodzi o inne gminy. W tych innych gminach też jest fajnie, ale bardzo tradycyjnie. Tutaj jest tradycyjnie, ale tak
bardzo nietypowo i lepiej. Także gratuluję gminie, gratuluję wójtowi Włodzimierzowi Goździkowi tego, że takie dożynki zorganizował. Dożynki tradycyjnie już odbywają się na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Zespół ten teren udostępnia nam pani Grażyna i pan Stanisław Najdrowie. Jeżeli można, pani dyrektor, w imieniu senatora RP pana Wiesława Dobkowskiego, którego mam zaszczyt reprezentować na naszym regionie. Dla pana wójta najgłębsze gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia i życzenia dalszych, jeszcze większych sukcesów. Serdeczne pozdrowienia od pana senatora. Dziękuję uprzejmie. Przy okazji chciałbym podziękować za ten przepiękny kosz dożynkowy, ale również złożyć najlepsze podziękowania i gratulacje za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę obecnemu tutaj wójtowi gminy Ujazd oraz przewodniczącemu Rady Gminy Leszkowi Kowackiemu. Chciałbym te serdeczne podziękowania złożyć w imieniu tomaszowskich policjantów, a szczególnie policjantów, którzy na co dzień pracują w komisariacie Rokiciny, za dotychczasowe wsparcie i współpracę. Dziękuję serdecznie. No, zaszczytem dla nas jest to, że mogliśmy gościć pana posła Ostrowskiego, reprezentację Urzędu Marszałkowskiego, no i silną reprezentację powiatu tomaszowskiego. Cieszymy się, że są z nami. Tu dostałem takie przesłanie, przecież widzę. To nie cuda, żadne gusła, dziś powstaną tu powrósła. Młodzież nie wie, co to znaczy, rolnika pracę zobaczy. Piękne przesłanie, dziękuję. Ja myślałem, że ta sztuka wiązania powrósła, bo się wiązało, jak się szło do maszyny, prawda? No, ta sztuka już zaginęła, ale patrzę, że panowie jesteście mistrzami. I tam nie bardzo wierzyłem, czy to powrósło wytrzyma i wytrzymało. Proszę Państwa, istotnym jest to, że to, co działo się kiedyś w rolnictwie, Państwo pamiętacie i tym malutkim naszym jesteście w stanie to pokazać po raz jeszcze kolejny raz. Gratuluję Państwu i bardzo dziękuję za przygotowanie się do pięknego występu. Nie, łominie. Dziękujemy za udział w dożynkach. Piękne było. Sołectwo Ciosny. Proszę, sołectwo osiedle Niewiadów. No jestem Jezus Maria, wiecie jak mi tu trzymać. Dziękujemy Państwu. Za chwilę po części wieńcowej mamy występy zespołu Kasa, występu zespołu Skaldowie. Także tylko bawić się, a później od 20:00 zabawa taneczna i dobra zabawa przy dobrej pogodzie. Do ciężkiej gleby wrzucił ziarno życia, ten patrzył na kłosy pędzące do nieba. W sercu ma zatarty skarb nie do pozbycia, szacunek dla chleba. Musimy tutaj dodać, że mówię, cykl tych dożynek jest, się już rozpoczął w powiecie tomaszowskim. Uwieńczeniem będą oczywiście te najważniejsze dożynki, dożynki prezydenckie w Spale, które odbędą się 19 września i już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. Podkreślam jeszcze raz, te najważniejsze dożynki, dożynki prezydenckie odbędą się 19 września w Spale. Drodzy Państwo, słowa już tak, czwartek. Zaczyna się piątek. Worków cerowanie i zboża odsiewanie. Worki cerować, zboże odsiewać będą skrzypki oraz maksymów.